Cześć wszystkim, Krzysztof Piekarz z tej strony, SFD Team. Taki mały materiał z trasy, można powiedzieć, do Chorwacji, a mianowicie Q&A. Poprosiłem Was na Instagramie, żebyście wysłali mi tutaj kilka pytań. Mam tutaj je, że tak powiem, wszystkie. Jest ich tutaj kilka, nie jakoś super dużo, ale mimo wszystko dzięki za odzew. To co, żeby nie przedłużać, jedziemy po kolei. No tam oczywiście te wulgarne ominę, więc jedziemy po kolei. Więc tak, pierwsze pytanie. Czy da się budować mięśnie na jednym białku, na jednym gramie białka na kilogram masy ciała na nadwyżce kalorycznej? Kurde, ciężko powiedzieć. A propos tej podaży białka, uważam, że jest ona dość mocno przereklamowana. Uważam, że mało kto jest w stanie przyswoić dobrze 2 gramy białka, już nie mówiąc o 3 czy 4. 1 gram białka to trochę mało, ale można od niego zacząć i ewentualnie w razie, gdyby tych postępów czy tego progresu nie było, zwiększać sobie na 1,5, 2 i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówię, uważam, że 3 czy 4 gramy białka to już jakaś abstrakcja i uważam, że bardzo mało osób jest w stanie to w ogóle przyswoić i większość idzie w kibel. No ale każdy może mieć to jakby swoje zdanie na ten temat. Badania mówią jedno, natomiast praktyka mówi drugie. Dobra, to tyle. Dokąd na wakacje? Akurat nie są to wakacje, tylko jedziemy z ekipą SFD do Chorwacji na taki dwudniowy trip, więc wyobraźcie sobie, ile to jest godzin jazdy i domyślcie się dalej, jak bardzo będzie to przyjemne, czy ta jazda, bo już pobyt tam z chłopakami na pewno będzie dość sympatyczny. Co sądzisz o somatodrol? O, dawno nie było takich pytań, somatodrol. Cóż mogę Ci powiedzieć, przyjacielu, zakup sobie i stosuj. A już tak na szczerze, nie pamiętam, kiedy się do tego już odnosiłem, bo to już było 100 lat temu. Tak, zareklamowałem kiedyś ten produkt. W czasach, kiedy jeszcze było mało, że tak powiem, tak zwanych współprac i tak dalej, zapłacili mi za to, pamiętam, na tamte czasy, w 2014 roku, naprawdę bardzo dobry hajs, więc to przyjąłem i każdy by to przyjął, więc tyle w temacie. Już tej firmy chyba nie ma bodajże, nie wiem. Dalej. Jak brać klenbuterol, na czczo, czy podczas posiłku, rano, czy w godzinach późniejszych? Ja jak stosowałem klenbuterol, to brałem go zawsze rano. Natomiast jak dochodziłem już do ilości tam 120 czy tam 160, no 120 mg, co odpowiadało 3 tabletkom 400 mg, no to wtedy rozbijałem 2, brałem sobie rano i jedną potem przed treningiem popołudniowym w ten sposób sobie stosowałem. Ale jeszcze wracając do klenu, to jak to mówią, dla odważnych i na własne ryzyko, więc zastanowicie, ale na pewno produkt daje efekt, ale ma też kilka efektów ubocznych, więc jak mówię, na własne ryzyko. Dalej. Krzychu, jaki szampon do włosów polecasz? No cóż, mogę odpowiedzieć, no nic nie mogę na to pytanie odpowiedzieć, ale się uśmiechnąłem, więc jest okej. Dalej. Ile po 12 latach stażu treningowego można zbudować czystej masy mięśniowej w rok naturalnie? Nie ma żadnych wykresów, nie ma żadnych badań na to. Każda jednostka działa zupełnie inaczej, to jest kwestia zupełnie indywidualna. Natomiast myślę, że po 12 latach stażu treningowego naturalnie myślę, że już budowanie masy mięśniowej będzie dość trudne, chyba że te 12 lat było po prostu zmarnowane i było wszystko robione źle, więc kwestia tego, jak było to robione. Dobra. Jak tam treningi bokserskie chciałbyś zawalczyć w którejś z federacji? Treningi bokserskie ogólnie sztuk walki zostały zawieszone z racji wakacji, mojego zabiegu, który miałem wcześniej, z mojego lenistwa, no ale głównie to chodzi o są wakacje, bo uważam niestety, że wakacje, okres letni nie jest to okresem sprzyjającym bynajmniej mi treningom. Jest to okres, którym ja osobiście lubię się pobawić, nie będę tego ukrywał, więc tak jakby gryzie się to wszystko z trenowaniem, więc są zawieszone na ten moment i jest, że tak powiem, tylko siłownia, ale też tak na 60%, więc tak to wygląda, szczerze mówiąc, jak zawsze. Skąd polecasz brać jakieś soczki udanej podróży? No nie wiem, z Biedronki, z Lidla. Nie no, wiadomo o co chodzi, nie odpowiem na to pytanie. Znaczy, to jest pytanie, że tak powiem, z podwójnym dnem, ale nieważne. Jaka dawka trena na pierwszy raz na masie i ile czasu? Nie wiem, chyba bym odradził stosowanie tego środka, tak uczciwie mówiąc. Dalej, na masie lepszy gainer czy odżywka białkowa ze sklepu SFD? Na masę najlepsza jest tak zwana nadwyżka kaloryczna i ciężki trening siłowy. Natomiast gainer, wiadomo, uzupełni tam jakieś braki w kaloriach. Natomiast uważam, że
zawsze lepiej stosować białko, jakiś tam izolat, czy koncentrat, czy miks tego wszystkiego i ewentualnie dostosować sobie jakichś węglowodanów z zewnątrz w postaci, nie wiem, jakiegoś kleiku, płatków i tak dalej. Natomiast Gainer dla osób tam żyjących w dużym pędzie i nie mają, i mających problem z przytyciem, myślę, że będzie ok jako tam zamiennik jakiegoś tam posiłku. No i teraz uwaga. Wolałbyś się zesrać w gacie na rzadko w klubie, czy zostać leszczem ważącym 70 kg? Kurwa, ciężkie pytanie, no ale... kurde, odpowiedzcie sobie sami. Czy twoim zdaniem, kurde, dziwne te pytania, mając problemy psychiczne typu depresja, można coś osiągnąć w kulturystyce? Kurde, no myślę, że mając depresję ogólnie ciężko cokolwiek jest osiągnąć w czymkolwiek, więc myślę, że głównym celem powinna być walka z tą depresją i pokonanie jej, tudzież zwalczenie jej, więc myślę, że to o to chodzi. No i tu mój kolega Jacek Z, tak powiem, rucha się, czy trzeba z tą chodzić? No bardzo ładnie, Jacku, bardzo ładnie. Następnym razem będziemy tu wstawiali twoje zdjęcia. Chociaż w sumie nie wiem, czy nie zrobimy tego tym razem, więc pozdrawiam. Nie mam pytań, życzę miłego dnia, wzajemnie. Zestaw Supermana łącznie z maską zabrany, udanych wakacji. Kurde, maska zabrana, zestaw Supermana nie zabrany. Dalej, twój sklep w Grodzisku normalnie jest czynny, bo parę razy byłem i był zamknięty. A propos mojego sklepu, to już wyjaśniałem to kilka razy, ale muszę to chyba nagrać gdzieś tam na story u siebie zapisać. Mój sklep nie działa jako sklep, tylko działa to jako punkt, można powiedzieć, spotkań konsultacyjnych, czyli ja mam suplementy diety, ale mam tylko i wyłącznie dla swoich klientów indywidualnych, z którymi współpracuję, którzy przyjeżdżają do mnie na konsultacje, których prowadzę, którym sam dobieram te odżywki i wtedy sam im je sprzedaję. Natomiast tak z ulicy, po przysłowie witaminki i tak dalej, no to jest zamknięte dla takich osób, więc tak to wygląda. Chyba ewentualnie, że ktoś by chciał zrobić większe zakupy hurtowe, no to też jak najbardziej możemy się dogadać. Natomiast tak jak mówię, dla takich klientów z ulicy przysłowiowych jest sklep zamknięty, więc zawsze mówię, żeby zamawiać ze strony na przykład SFD. Jak najlepiej dawkować EAA i glutaminę? Ja stosuję podczas treningu około 20 g jednego i 20 g drugiego produktu, więc ja bym tak zalecił. Jaki sposób na obliczenie tkanki tłuszczowej, mistrzu? Myślę, że najlepiej jest kupić te szczypczyki. To już taka kryptoreklama, ale to już nie chodzi o to, tam w Redoxie dodawaliśmy ostatnio ten taki klips do mierzenia tkanki tłuszczowej, ale to tam w aptece też można kupić go. I tutaj musielibyście sobie w internecie znaleźć, jest taki wzór, że mierzymy w kilku punktach ciała właśnie, ile tam wychodzi. Mnożymy to, jak mówię, wpisujemy to w jakiś tam wzór i wychodzi nam wtedy procent tkanki tłuszczowej. Jest to, uważam, najlepsza forma pomiaru. Te wagi wszystkie uważam, że nie działają, ale mogę też się oczywiście mylić, gdyż może coś tam nowego wyszło albo jakieś tam badania wskazują, że działają. Uważam, że nie działają, więc to tak. Dobra, to tak na szybko tyle, żeby nie przedłużać. Krótka piłka była, tak jak mówię, szybki materiał na spontanie. Dziękuję za odzew tutaj i na moją prośbę, jeśli chodziło o pytania. Dzięki wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Lajkujemy, subskrybujemy, komentujemy. Wszystkiego dobrego. Krzysztof Piekarz.